Dzień dobry, dzieci. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja dzisiaj tak dziwnie wyglądam. Otóż wcieliłam się w pewną postać. Wcielić, czyli udaję kogoś innego. Dzisiaj będę grała rolę cioci pewnego Grzesia. Grzesia kłamczuszka. Posłuchajcie. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę, cioci? List wrzuciłam, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu. Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list. Daj mi słowo. No, słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, skrzynka była czerwona. A koperta, no, taka, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i łódź i ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki. Jeden oficer też rzucał wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. Jechała taksówka i powóz i krowie prowadzili. I trąbił autobus. Pip, pip. I szły jakieś trzy dziewczynki. Ja wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała. Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu. Przecież ja ci wcale nie dałam żadnego